Za każdym razem, kiedy Panie chciały zdobywać jakieś środki finansowe, to słyszały, a nie macie osobowości prawnej, trudno jest to rozliczyć, ewentualnie rachunki na gminę i w ten sposób. No więc ja nie mogłam się z takim stanem rzeczy nigdy pogodzić i nie ukrywam, kiedy przygotowywałam się do wdrażania tej ustawy, kiedy przedstawiłam całą historię funkcjonowania i tak jest przełożenie na właśnie ten całokształt działalności kół gospodarstw wiejskich, nie tylko na gospodarkę, nie tylko na obszary wiejskie, na oświatę, na działania edukacyjne, bo przecież wcześniej to koło gospodarstw wiejskich, jak pamiętam, jak były przyjmowane zapisy na kurczęta, na pasze, jak się robiły takie makienki wypalane, jak się uczyło robić sałatki, pięcplacki, no to chodziło i tak się dziewczyny w ogóle przygotowywały i każda miała przynajmniej w kuchni zrobić wszystko. Jak to jest był jeden, to musi być organizacja taka, która będzie wspierała koła gospodyń wiejskich na bieżąco. To musi być blisko obszarów wiejskich, więc stąd decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam powołanie każdego pełnomocnika w każdym biurze, żeby to nie była osoba incydentalna, tylko żeby w każdej sytuacji, kiedy jest potrzeba, panie mogły skorzystać czy ze wsparcia merytorycznego, czy z jakichś wskazówek, czy z działań w ramach swojego funkcjonowania. I bardzo dziękuję pani pełnomocnik za przyjęcie tej trudnej roli, bo to był trudny czas grudniowy. Panie pamiętają, przecież to było 16 dni, jeszcze okres świąteczny, ale kto jak to, kobiety gospodarne wyjątkowe dały radę. 16 dni wypłaciliśmy 16 milionów złotych. Oczywiście Wielkopolska numer jeden. Do końca rywalizowaliśmy z Lublinem, z Lubelskim, ale Wielkopolska jak zwykle dała radę i na ostatniej prostej 1000 kół gospodyń wiejskich 16 dni zarejestrowaliśmy. Dzisiaj już jest nas prawie 200 tysięcy kobiet właśnie w ramach tej osobowości prawnej. I to jest piękne, bo to są pieniądze, które popłynęły właśnie dla każdego koła gospodyń wiejskich od 3 do 5 tysięcy. W Wielkopolsce to było ponad 3 miliony złotych. Szanowni Państwo, to były pieniądze, które dedykowane były właśnie dla tych organizacji. Rozumiem, że Panie jeszcze mają kilka dni na wydatkowanie tych środków, bo do końca marca. Ja zawsze podkreślam, że lepiej złotówkę więcej niż złotówkę mniej, żebyśmy mieli jak najmniej tych takich rozliczeń, drogie Panie. Do końca kwietnia tylko proste sprawozdanie.